Dzień dobry, zapraszam Was na spotkanie z książką Sabiny Bochman z ilustracjami Emilii Dziobak. O książkach Emilii Dziobak już Wam kilkakrotnie opowiadałam. Ma ona tak fantastyczne ilustracje, że trudno obok nich przejść obojętnie. I właśnie w tej książce te ilustracje mnie urzekły. Emilia Dziobak ilustrowała też książkę Tatusiu czy 10 to dużo. Też Sabine Bochman. Była to książka o tym, jak bardzo różnorodny jest świat i jak w zależności od kontekstu różne rzeczy są małe lub duże. Tym razem kolejne filozoficzne pytanie, bardzo ważne, pozwalające wprowadzić dziecko w świat, a też pokazać, no, opowiedzieć o miłości, tak jak w przypadku poprzedniej książki. Mamusiu, jak wielki jest świat, to historia pozwalająca pokazać, że istnieje coś poza najbliższą okolicą, podzielić się informacjami i pokazać dziecku, że za każdym razem, kiedy zdobywamy kolejne informacje, kiedy dowiadujemy się kolejnych rzeczy, pojawia się całe mnóstwo jeszcze kolejnych innych rzeczy do poznania. Cała opowieść, podobnie jak w przypadku Tatusiu czy 10 to dużo, kończy się takim pięknym przesłaniem, opowieścią o tym, że mama zawsze kocha najbardziej i że ta miłość jest na wyciągnięcie ręki i jest nie do ogarnięcia umysłem. Świetna opowieść, polecam i do zobaczenia.